Kiedyś był miejscem wypoczynku i rekreacji górników pracujących w KWK Kazimierz Juliusz. Dziś kopalni już nie ma, ale zbiornik pozostał i powoli odzyskuje dawną funkcję. Sosnowiecki Balaton ma przyciągać mieszkańców, którzy cenią sobie spokój i bliskość natury. Rusza kolejny etap projektu reaktywacji tego miejsca. Fatima Orlińska. To, że Sosnowiecki Balaton jest rewitalizowany, to zasługa mieszkańców, którzy taki projekt złożyli do budżetu obywatelskiego, a potem na niego głosowali. Kilka miesięcy po zakończeniu pierwszego etapu prac przy stawie powstałym w wyniku eksploatacji gliny miasto zapowiada ich kontynuację. Pomysł całkiem słuszny, ludzie są zadowoleni, ale częściowa satysfakcja, proszę panią, bo każdą budowę się zaczyna od toalety, a tu się budowę zakończyło, niech państwo obejdą w koło, ani jednego to ja nie ma. To jest dobry pomysł tego wszystkiego, no ale wandalizm działa niestety i trzeba było jedynie to kamery tylko w koło, żeby to utrzymać. Tak, żeby było w porządku wszystko. W pierwszym etapie rewitalizacji Sosnowieckiego Balatonu w dzielnicy Porąbka powstały ścieżki pieszo-rowerowe wokół zbiornika, stanęły ławki, kosze na śmieci, a charakterystyczny zegar słoneczny i pergola zostały odnowione. Teraz miasto zapowiada powstanie infrastruktury, która ma zwiększyć bezpieczeństwo wypoczywających nad Balatonem, na co przeznaczy kolejny 1 000 000 zł. Powstanie między innymi pomost. Podobne do tego, co mamy na Stawikach. To będzie pomost, którym w kształcie litery C, patrząc z brzegu, z którego będą mieszkańcy mogli korzystać, ale oczywiście dookoła, przed pomostem, tutaj na tych terenach zielonych znajdą się odpowiednie leżaki, miejsca do wypoczynku, efektownie oświetlone, ale też tak, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Dodatkowo planowane jest stworzenie tu kąpieliska. W tym celu miasto planuje odmulanie dna zbiornika, co za sprawą nieszkodliwych dla środowiska biologicznych metod może nastąpić w ciągu następnych 2 lat. Teren należy do Lasów Państwowych, dlatego każda decyzja wymaga wcześniejszych, długotrwałych rozmów. Na razie podpisano umowę na wykonanie m.in. pomostu. Pomost jest wykonany w bardzo nowoczesnej technologii, gdyż są to pływaki polietylenowe, materiał bardzo wytrzymały, odporny, zupełnie nie reagujący na czynniki środowiskowe, a z kolei od wierzchu pokryty jest drewnem, bądź materiałem bardzo drewno przypominającym, czyli kompozytem, takim materiałem ładnym, naturalnym, dobrze komponującym się tutaj w terenie. Jak podkreśla prezydent Sosnowca, Balaton nie będzie drugimi Stawikami. Choć docelowo ma być to miejsce wypoczynku i rekreacji, to z zachowaniem i poszanowaniem przyrody.